W Sędziszowie Małopolskim otwarto pierwszą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która mieści się w budynku przy ulicy Solidarności. Sprzęt będzie wypożyczany mieszkańcom nieodpłatnie. Pracą wypożyczalni będzie kierował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim. Do dyspozycji jest prawie 660 urządzeń, m.in. łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, koncentratory tlenu. Wypożyczalnia jest potrzebna. Współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi, chorymi oraz po wypadkach i widzimy, że ten sprzęt jest im potrzebny, powiedział dyrektor. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim Grzegorz Wszołek. Tu jest rzeczywiście miejsce e, takiego zmagazynowania tego sprzętu, natomiast wszystkie takie czynności e, papierowe, Będziemy załatwiać u nas w ośrodku pomocy społecznej, w pokoju numer 12. Zapraszam serdecznie wszystkich. W poniedziałek pracownik będzie dyżurował od godziny 8 do godziny 18, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 8 do, do godziny 15.30. Jest to kilka dokumentów dopełnienia, formularz wniosku, umowa pewnego rodzaju na, na, na wypożyczenie tego sprzętu i zaświadczenie lekarskie. Tutaj nie, jest, nie utrudnialiśmy w żaden sposób osobom, które chcą korzystać z tego sprzętu. Będzie wystar wystarcza, żeby lekarz czy rodziny, czy spe specjalista wypisał zaświadczenie, jaki sprzęt i na jakie okoliczności, jak na jaki czas jest potrzebny danej osobie do, czy do rehabilitacji czy do pielęgnacji. Pan Burmistrz wspomniał jeszcze o darmowym dowozie. Tak, będzie darmowy dowóz, w szczególności do tych sprzętów wielogabarytowych, tych sprzętów cięższych. Będziemy ten sprzęt dowozić do, do miejsca, do, do klienta, do pacjenta. I. I zabierać z powrotem, tak, jeśli, jeśli ta rehabilitacja przybędzie e, pozytywnie. Kierownik zespołu techników działu rehabilitacji w przychodni ZOS w sędziszowie małopolskim Piotr Bała, był zbudowany tym, co zobaczył w nowo otwartej wypożyczalni. Idąc tutaj na otwarcie, myślałem, że no, coś będzie, ale nie spodziewałem się tego ogromu. Co tu zobaczyłem? Na pewno ten sprzęt będzie pracował. Pracuję w zawodzie 25 lat i widzę, że z roku na rok ta, te potrzeby są coraz większe i, i gratuluję i myślę, że w imieniu pacjentów bardzo dziękuję, bo tych pacjentów mamy naprawdę dość sporo. Powiem tylko tyle, że u nas w gabinecie dziennie jest ponad setka ludzi, potrzebujących jest dużo więcej, a w domach leżących jest pewnie jeszcze więcej. Także na pewno to wszystko będzie służyć pacjentom i. Piękna, cenna inicjatywa i bardzo potrzebna. Burmistrz Cędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć podkreślił, że ważne jest, aby leczenie wspierać dobrym sprzętem do rehabilitacji. Wypożyczalnia, która została oddana do użytku pacjentów jest pierwszym tego typu miejscem w gminie. Jej uruchomienie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, dodał burmistrz Bogusław Kmieć. Wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony przygotowali pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w małopolskim prawie 1 200 000 zł to koszty zakupu tych i wyposażenia tego i całego projektu z czego z budżetu gminy dołożyliśmy do tego tylko można powiedzieć przy tak dużej kwocie 58 000 zł ponad 1 109 000 zł to jest dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego więc dziękujemy bardzo serdecznie Panie dyrektorze, panie senatorze, pani wojewodo za to pozytywne ocenienie naszego wniosku i to, że możemy się cieszyć wspólnie z tymi, którzy ten sprzęt na co dzień będą wykorzystywać do rehabilitacji. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Pupa obecny na otwarciu wypożyczalni podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia tego miejsca za to, że widzą potrzebę wsparcia drugiego człowieka, tego najbardziej potrzebującego. Nie byłoby tej inicjatywy, gdyby rzeczywiście nie było zapotrzebowania i nie byłoby właściwie takiej wrażliwości, którą macie w stosunku do potrzeby pomocy człowiekowi. I za to Wam serdecznie dziękuję i proszę o to, aby to zrozumienie i ta działalność otwart, otwarcie się na drugiego człowieka, szczególnie człowieka bardzo potrzebującego dalej Wam towarzyszyła i byśmy wszyscy mogli z tej życzliwości korzystać. Wszystkiego najlepszego. Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka zwróciła uwagę na fakt, że bez względu na wiek i styl życia choroby, urazy zarówno te mniejsze jak i większe mogą spotkać każdego z nas i wtedy potrzebna jest rehabilitacja, która spełni nasze oczekiwania. Sprzętu rehabilitacyjnego została wyporzona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Tutaj, między innymi, znajdują się specjalistyczne rehabilitacyjne łóżka. Wózki, wózki inwalidzkie, orbitreki czy też stacjonarne rowerki i wiele oczywiście innych. Ten sprzęt ma zapewnić mieszkańcom dostęp właśnie do rehabilitacji, wydłużenie tej rehabilitacji w domach i zniwelowanie niepełnosprawności i ograniczeń właśnie przez dostosowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop powie powiedział, że w województwie podkarpackim zostało utworzonych ponad 50 tego typu placówek w ramach regionalnego programu operacyjnego. 63 miliony złotych, 25 tysięcy osób objętych wsparciem w ramach tylko i wyłącznie tych właśnie wypożyczalni. Powiem z doświadczenia, bo już tych placówek trochę otworzyliśmy i funkcjonują. Naprawdę wszystkie te placówki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tutaj. W gdzie tylko nie pójdziemy, powiem wprost już tak poza protokołem. Rzeczywiście, materacje i łóżka to le, idą jak na pniu. To ile by tego nie było, to wszędzie po prostu jest mało, mało, mało. Powiem tylko tyle: kończymy już pisać. Regionalny program operacyjny już jest napisany oczywiście, natomiast tu już zarząd województwa. Podkarpackiego z panem marszałkiem Ortylem na czele prowadzi już końcowe negocjacje z Komisją Europejską. Mam nadzieję, że z nowym rokiem ruszymy z nowym programem regionalnym, programem operacyjnym i przy nie ukrywam, przewidujemy tego typu działania na przyszłość, bo naprawdę tutaj widzimy jeszcze białe plamy i widzimy potrzeby, zwłaszcza że po składanych wnioskach. Wicestarosta Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego Bernadetta Frysztak zwróciła uwagę na inne działania, które zwiększają dostępność do usług społecznych i zdrowotnych. Dzięki staraniom tutaj również i naszego samorządu powiatu robczycko-sędziszowskiego mamy także wypożyczalnię sprzętu, urządzeń w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w ramach specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą. Mamy taką wypożyczalnię dla dzieci z niepełnosprawnościami i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Przypomnę, że dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki jesteśmy jedynym takim specjalistycznym centrum na Podkarpaciu. I również dzięki przychylności pana burmistrza utworzyliśmy w byłej szkole podstawowej, tutaj przy ulicy Węglowskiego, Także OWID to jest taki ośrodek wsparcia i testów. Tam również są urządzenia, również przedmioty, które wspomagają proces kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice tam mogą skorzystać z konsultacji fachowców, specjalistów, zobaczyć, zapoznać się z pracą, z funkcjonowaniem takiego urządzenia. Jak pan burmistrz wspomniał, mamy również wypożyczalnie takiego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wypoży Wypożyczalnia powstała w ramach realizacji projektu pod tytułem Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w sędziszowie małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej.